zwycięstwo w karierze. Wygrywała 6 razy zawody Ski Classics, ale tego prestiżowego biegu, tego najbardziej prestiżowego biegu w kalendarzu jeszcze nie. No, mocne, dynamiczne pchnięcia, uderzenia kijami. No, jest naprawdę bardzo mocna i wydaje mi się, że ta też atmosfera związana z tym, że pobija rekord, też dodaje jej skrzydeł. Coraz więcej kibiców przy trasie, a to oczywiście znak, że jest Astrid Ilseslind coraz bliżej finiszu w morze. Już pewnie słyszy speakera, już pewnie słyszy stadion, już słyszy tę wrzawę, no bo inaczej niż w zeszłym roku, tym razem tłumy mogły zgromadzić się przy trasach, zgromadziły się przy tej finiszowej prostej. Astrid Ilseslind już za moment odniesie 7. zwycięstwo w karierze. Spoglądamy na czas. 3 godziny 48 minut i 51 sekund. A zatem będzie rekord trasy i to będzie rekord trasy wyśrubowany. Przypomnijmy, dotychczas 3 godziny 52 minuty 8 sekund. Taki był rekord trasy ustanowiony w ubiegłym sezonie przez Line Korsgren. A Astrid Ilseslind już za moment ten rekord pobije i to pobije znacznie. A przede wszystkim odniesie zwycięstwo w biegu wazów, przejdzie do historii, no i nie udało się Szwedom przerwać tej norweskiej dominacji, ale uda się Norweszce przerwać 5-letnią dominację Szwedek. Tam w ostatnich 5 latach zwycięstwa tylko Britty Norgren i Line Korsgren, a Astrid Ilseslind tę dominację przerwie, odnosząc największe zwycięstwo w karierze. 90 km z Salen do Mory pokonała najszybciej. Zostawiła w pokonanym polu wielką Brittę Johansson Norgren. Zostawiła w pokonanym polu Line Korsgren, także Marit Bjergen. Astrid Ilseslind z rekordem trasy. Najlepsza w biegu wazów. 100 lat po tym, jak ten bieg został powołany do życia. 100 lat po pierwszej edycji tej imprezy. No i wielka radość. Astrid Ilseslind ma już na szyi ten zielony wieniec, tę nagrodę za ten wielki wysiłek. Astrid Ilseslind przechodzi do historii. Wielki sukces tej 33-letniej biegaczki. 7. zwycięstwo w zawodach Ski Classics. Rekord trasy od dziś wynosi 3 godziny, 50 minut i 6 sekund. Pięknie, tym bardziej, że samotnie w zasadzie, tak? No tam, z lekką pomocą panów. Ale zobacz, dobiegła do mety, nie padła na śnieg, cały czas w dobrej formie, a zatem świetnie przygotowana do tej rywalizacji Astrid Ilseslind. Na Britta Johansson Norgren poczekamy jeszcze około półtorej minuty. No, była dzisiaj zdecydowanie lepsza Astrid Ilseslind. Zrobiła to, co robiła już w przeszłości, a zatem mocne tempo przez wiele kilometrów. Zamęczenie rywalek, taka była taktyka. Kolejne odpadały, najpierw Thea Krokan-Murut, potem Emily Fletten, aż w końcu odpadła ta największa w historii, jeśli chodzi o starty w zawodach Ski Classics, oglądana Britta Johansson Norgren. 24 zwycięstwa w zawodach Ski Classics. Nikt nawet nie zbliżył się do tego fantastycznego rezultatu. Dziś Britta Johansson Norgren druga. Pewnie chciałaby wygrać przed własną publicznością, po raz kolejny zapisać się w historii, ale Astrid Ilseslind była dzisiaj zwyczajnie mocniejsza. To już będziemy mieli 2 minuty. Ponad, tak? Tak, tutaj jeszcze zakręt. Tak, jeszcze prosta. Jeszcze kolejny zakręt i dopiero wtedy będzie na finiszowej prostej. A zatem to będzie strata wynosząca ponad 2,5 minuty. No a na kolejne zawodniczki będziemy czekać jeszcze dłużej. No ale dla Britty Johansson Norgren to też jest zwycięstwo z innego powodu, ponieważ ona przesunie się na pierwsze miejsce w klasyfikacji generalnej. Wiemy, że Ida Dahl biegnie daleko z tyłu. To drugie miejsce to jest miejsce, z którego może się dziś cieszyć Britta Johansson Norgren w kontekście walki o
o pierwsze miejsce w klasyfikacji generalnej, podziękowała publiczności za doping, no ale ta mina chyba, no teraz się uśmiechnęła, Britta Johansson Norgren. Drugie miejsce w biegu wazów to też jest wielki wyczyn. Bardzo bym chciał. Ja też. I mieć taki czas w ciemno. Zobacz, czas Britty Norgren też niewiele gorszy od rekordu dotychczasowego. A to chyba Emily Flatten zmierza na trzecim miejscu do mety. Tak, Emily Flatten z norweskiej grupy XPND Fuel of Norway. Ona dopełni podium rywalizacji kobiet biegu wazów. Strata oczywiście już potężna. A nie, zobacz, tutaj Thea Krokan-Murut chyba, która z tych zawodniczek biegnie na trzecim miejscu. Króleczka. Chyba Emily Flatten jednak, tak by wynikało z międzyczasów. Także Flatten jest bliżej mety, Thea Krokan-Murut biegnie na czwartym miejscu. No ale zobacz, w czołowej czwórce trzy Norweżki. Britta Johansson Norgren broniła tutaj honoru Szwedów. No i mamy norweskie zwycięstwo w rywalizacji mężczyzn. Jest też norweskie zwycięstwo w rywalizacji kobiet. Dwie Norweżki na podium. Emily Flatten ze stratą 4 minut i 22 sekund. No już niebawem na mecie powinniśmy zobaczyć też Thea Krokan-Murut. Ale taka drobna, drobna kobieta, dziewczyna. A biegła na równi z takim dość jakim postawnym mężczyzną. Super. Tak, Krokan-Murut też już na finiszowej prostej. Tutaj strata będzie ponad 5-minutowa, ale też wielkie brawa dla tej zawodniczki. Dla zawodniczki, która reprezentuje szwedzką grupę Lager 157 Ski Team. Czyli tę grupę, którą reprezentuje także Britta Johansson Norgren. Kolejna na mecie powinna być Lina Korsgren, ale to za około 2,5 minuty. Na szóstym miejscu biegnie Mari de Bjergen, która ma do mety jeszcze około 1,5 kilometra. Strata Mari de Bjergen do Astrid Reslind to około 9,5 minuty. No my pamiętamy, jak finiszował na ostatnich finiszowych metrach z Justyną Kowalczyk, tak? Gdzie przegrała, zmieniając krok. Bez kroku na przemian strony, jeśli dobrze pamiętam. Tak, to było w Vancouver, bieg na 30 km. Marcina, biorąc pod uwagę, że kończyłeś bieg wazów dwa razy, powiedz, jak człowiek po pierwsze czuje się na mecie, a po drugie, jak się zregenerować, żeby wrócić do takiego normalnego odczucia, no bo wyobrażam sobie, że przez dwa dni właściwie człowiek leży i nic nie robi. Czy tak było w twoim przypadku? Powiem ci szczerze, że jak dobiegłem, no to poszedłem oczywiście się przebrać, coś zjeść, zamówiłem sobie pizzę, zjadłem pizzę, pojechałem autobusem na parking, wróciłem samochodem, a część z moich kolegów dopiero dobiegała do mety. Nie, to jest ten... Myślałem, że powiesz, że jeszcze na narty poszedłeś. Nie, na narty już nie, ale wiesz co, chyba tyle kofeiny już tam przyjąłem w tej drugiej części biegu, że tak z rozpędu po prostu zjadłem, przebrałem się i pojechałem po auto. No proszę. Lina Korsgren tymczasem zbliża się do mety. To będzie strata ponad 7 minut, to prawie 8 minut, bo to jeszcze nie jest ta finiszowa prosta. Tutaj jeszcze będzie zakręt i dopiero potem Lina Korsgren zobaczy przed sobą linię mety. No tylko tam człowiek jest szczuplejszy o kilka kilogramów. No tak, z tych wyliczeń, które przygotowali organizatorzy, średnio 3 kilogramy tracą uczestnicy biegu wazów. Lina Korsgren 3 razy wygrywała bieg wazów, tym razem na 5. miejscu, a zatem pewnie rozczarowanie w jej przypadku, ale pozdrawia kibiców. I już za moment dobiegnie Lina Korsgren do mety, niespecjalnie zadowolona.
pozdrawia publiczność. Jeszcze kilka odepchnięć i będzie Lina Korsgren na mecie ze stratą 7 minut i 46 sekund. To tak, 7 minut wydaje się, że jest sporo, tak? Ale jednakże na tak długim dystansie, biorąc pod uwagę, jak się bieg układa, to... No i wielka Marit Bjergen. W zeszłym roku drugie miejsce, stąd też drugi numer startowy w jej przypadku. No ale słyszeliśmy o tych problemach Marit Bjergen ze zdrowiem. Ona przygotowywała się do Marcielongi, mówiła, że to jest jej główny cel na ten sezon. Natomiast niedługo przed Marcielongą zachorowała na COVID. No i sama mówiła o tym, że trudno było wrócić do optymalnej dyspozycji, no ale szóste miejsce w biegu wazów to też jest dobry wynik. Myślę, że Marit Bjergen na narciarskich trasach, jeśli chodzi o te biegi długodystansowe, nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa. To też jest zawodniczką, która już wiele lat startowała. Ja byłem dzieckiem i pamiętam, że Bjergen wygrywała, tak? A cały czas jest mocna. Tak. Też rodzinę założyła. 41 lat Marit Bjergen. Oczywiście w zawodach Pucharu Świata już nie startuje od 2018 roku, ale wciąż aktywnie spędza czas. Wciąż ma ochotę, by rywalizować. No już za moment Marit Bjergen na mecie biegu wazów. To będzie szóste miejsce. Strata prawie 10 minut, ale to tylko pokazuje, jak mocna była dzisiaj Astrid Ereslind. Ale to dobrze, że takie nazwiska startują, bo to promuje po prostu te biegi długodystansowe. No tak, tych sporych, wielkich nazwisk, jeśli chodzi o biegi długodystansowe, sporo. W biegach męskich mieliśmy w tym sezonie Martina Jonstruda Sundbiego, a zatem absolutnie jednego z najlepszych biegaczy ostatnich dekad w zawodach Pucharu Świata, w Mistrzostwach Świata czy w Igrzyskach Olimpijskich. Najlepsi na mecie, ale teraz jeszcze przez wiele godzin kolejni zawodnicy będą docierać do mety. Ci amatorzy pewnie jeszcze dobrych kilka godzin będą potrzebować, by... No tak, amatorzy tak, bo mogą i nawet do godziny 20. Tak, my już jest południe, my już sobie pójdziemy odpocząć, a masa ludzi jeszcze będzie pracować przez najbliższe, nie wiem, 6 godzin, 7. Sami tego chcieli i daje im to wielką przyjemność i satysfakcję. Astrid Ereslind ma powody do radości, największy sukces w karierze. Właściwie każdy biegacz narciarski marzy o tym, by wygrać bieg wazów na liście zwycięzców, zarówno wśród kobiet, jak i wśród mężczyzn. Naprawdę wielkie nazwiska. Dlatego nasi drodzy widzowie, jak już będzie się ściemniać, to jeszcze pomyślcie o biegaczach. Pomyślcie ciepło, tak. Ciepło, z dobrym sercem pomyślcie o tym, którzy dobiegają do mety. Na linii mety. Tak, szczególnie trzymamy kciuki za Polaków. Przypomnijmy, 31 przedstawicieli biegaczy amatorów z Polski było na liście startowej dzisiejszego biegu. Powoli możemy podsumować to, co się wydarzyło. Wśród mężczyzn zwycięstwo Andreasa Negarda, drugie w karierze, jeśli chodzi o bieg wazów. W przypadku mężczyzn zwycięstwo Astrid Ereslind, a zatem dwa norweskie zwycięstwa zarówno w rywalizacji mężczyzn, jak i w rywalizacji kobiet. Bardzo dziękujemy już za wspólnie spędzony czas. Kłaniamy się, pozdrawiamy. Dziękuję, Marcin Branas i Piotr Majster.